Niezależnie od tego, czy jesteś biały, czarny, czy kolorowy, czy jesteś tęczowy, czy nietęczowy, czy jesteś bogaty, czy biedny, jakakolwiek by nie była twoja orientacja polityczna, seksualna, światopoglądowa itd., itd., Jezus tak cię kocha, że gdyby trzeba było, to ponownie umarłby dla ciebie na krzyżu, nawet gdybyś był jedyną osobą na świecie. Wszyscy go znają, niektórzy kochają, niektórzy nie bardzo, a inni z kolei twierdzą, że mają tajemną wiedzę na temat jego przeszłości. Ja sobie, moi drodzy, pod żadnym pozorem nie robię w tej chwili jaj, ponieważ tacy ludzie naprawdę istnieją. I dzisiaj zgłębimy właśnie wypowiedź takiego człowieka, który w oparciu o liczne źródła nam to wszystko wyjaśni. Ja jestem wujek i chciałem wam przekazać dzisiaj tą tajemną wiedzę. Przepraszam. Tak więc wydaje mi się, że no chyba zapraszam, no. Słyszeliście, to wpłynęły hajsy z YouTube'a. Według pewnego naszego bliźniego, Jezus, kiedy był młodym człowiekiem, naprawdę nieźle rozrabiał, mianowicie podpalał szyickie sierocińce, ale jedźmy po kolei. Czytamy. Na stronie z memami oczywiście, bo strony z memami są najważniejszym źródłem wiedzy o świecie. Jezus z Nazaretu, w nawiasie Chrystus. Urodzony w roku zerowym, zmarły w 33. Po pierwsze, historycy nie są do końca pewni, czy to na pewno były takie lata, bo tam kombinują parę lat do przodu, parę lat do tyłu. To nie jest aż tak do końca wykalkulowane, ale to jest może osobny temat w tym momencie. Natomiast na pewno nie mógł się Jezus urodzić w roku zerowym, ponieważ jak sprytnie zauważył jeden z komentujących, nie było nigdy roku zerowego. Był rok pierwszy przed naszą erą i po nim był pierwszy rok naszej ery. Tak na marginesie, to oni by się już mogli zdecydować, bo raz twierdzą, że nigdy taki człowiek nie istniał, że to nie jest postać historyczna, innym razem mówią, że miał datę urodzenia i śmierci, potem za chwilę się znowu dowiemy, że nigdy nie istniał, potem znowu data urodzenia i śmierci. Ludzie, zdecydujcie się w końcu. I teraz, moi drodzy, jest tak, cytat z czegoś, bo są jakieś nawiasy kwadratowe. Autor nie podał z czego, więc nie wiem. Zadałem sobie trud, żeby wpisać to w Google'ach i Google mi tego nie powiedziały, więc no śmiem domniemywać, ale to nie jest pewne, że autor ten cytat w ogóle wyssał z palca. Źródła nie ma. Czyli, moi drodzy, zakładamy, że źródłem tej wiedzy jest Instytut Wiedzy Genezy Okołopośladkowej imienia doktora Karl-Heinza Mema. I bardzo się proszę nie śmiać z doktora Mema, bo to jest bardzo poważny naukowiec i on ma liczne odkrycia na sumieniu. Według tutaj naszego kochanego bliźniego przyjaciela z portalu z memami, jest coś takiego, się wydarzyła taka historyjka, że mało jednak mówi się o tym, jak w wieku 25 lat razem z bandą swoich ekstremistów, w nawiasie uczniów, spalił szyicki sierociniec, przepraszam, ale... Więc w wieku 25 lat to on nie miał żadnych uczniów. Więc no, sorry drogi przyjacielu, kochany, ale wydaje mi się, że pomyliłeś go z kimś. Kolejna sprawa jest taka, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo nie jestem specjalistą od szyitów, ale wydaje mi się, że szyici to jest odłam jakiegoś tam stronnictwa w islamie, tak? W którym roku powstał islam? Niech się, kurde, zastanowię. No wydaje mi się, że islam jest troszeczkę młodszy od Jezusa i kiedy Jezus miał 25 lat, to chyba nie było islamu, tym bardziej chyba nie było szyitów. Nie spotkałem źródła historycznego, które by stwierdziło obecność sierocińców w starożytności, to jeszcze w tamtych rejonach, co nie zmienia faktu, że może takie źródło jest, a ja o nim nie wiem. Poszukując takiego źródła, trafiłem na inne, które zaznacza, że raczej nie było, ale istotne zmiany w tych sprawach socjalnych pojawiły się, no kto by pomyślał, z rozwojem tego złego, ciemnogrodzkiego katolicyzmu. A co na temat sierocińców mówi Biblia? No nie zauważyłem słowa sierociniec w Biblii. Natomiast zauważyłem, że sieroty i wdowy, często traktowane jako jedna grupa, przeważnie były pod czyjąś opieką, albo wędrowały od domu do domu najprawdopodobniej, albo gdzieś przesiadywały u kogoś na stałe. Jeżeli jest na sali jakiś żydolog
to się jakoś nazywa? Judaista właśnie. Jeżeli jest na sali judaista, to niech mi powie, czy na sali, to niech mi powie, czy w Izraelu były sierocińce. Moi drodzy, jeżeli się wam wydaje, że ten festiwal wiedzy dobiegł końca, to faktycznie się wam wydaje, bo on się dopiero rozkręca. I niech ktoś powstrzyma tą karuzelę intelektu, zanim ja z niej wypadnę i będzie mi wstyd. Fakt ten został poddany dalszej obróbce. Jak wygląda obróbka faktu? Tak, w fabryce się jakieś materiały obrabia, że jest taśmociąg faktów i jakiś chłop stoi, tak jak ja kiedyś, ktoś tam robi, tak? No okej, dobra. Fakt ten został poddany dalszej obróbce. Sierociniec zamieniono w miasto, a miasto w dwa miasta. Sodoma i Gomora to są miejscowości historyczne. Biblijny opis zniszczenia tych miast czasowo to nie jest raczej 25 rok naszej ery. To są wieki przed naszą erą. Gniew Boży to nic innego jak nienawiść do innych religii. Czyli, moi drodzy, już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Fakt jest taki, to jest fakt obrobiony, ponieważ został poddany dalszej obróbce, że Jezus kilka lat przed tym, jak miał uczniów, wziął swoich ekstremistycznych uczniów i spalił szyicki sierociniec, który miał szansę powstać w najlepszym wypadku 6 wieków po jego śmierci. Nie no, powiem wam szczerze, to jest takie zaginanie czasoprzestrzeni, że normalnie powrót do przeszłości to takiego czegoś nie miał nawet. Chrześcijaństwo różni się tym od islamu, że islam nie stara się ukryć swojego prawdziwego oblicza. Podczas gdy Jezus podbija serca ludzi swoją miłością, a potem wypala je od środka. I znowu mamy nawias, jakby to był cytat z czegoś, ale nie podali, no nieważne. Drogi widzu, jeżeli chciałbyś spakować bagaże swoje i udać się w podróż w poszukiwaniu zaginionej puenty, to nie rób tego, ponieważ jest to, jak to się godło na Śląsku, daremny futer, w sensie bezsensowny wysiłek. Nie musisz szukać puenty, gdyż autor mema nam ją objawia. Religia. Umiłujemy cię sercem, a jak nie będziesz chciał, to ogniem. Moi drodzy, przez kilka lat życia byłem antyklerykałem i łykałem bajki takie jak ta. Natomiast jakoś tak myślę, nikt mnie przecież kurde nigdy nie spalił. To może wynikać z tego, że wtedy schowałem się w piwnicy, a nie w sierocińcu, bo gdybym siedział w sierocińcu, niechybnie zostałbym pochwycony. Niestety, portal z memami okazał się być narzędziem represji, ponieważ za tą tajemną wiedzę użytkownik, który go sporządził, tego mema, został brutalnie i permanentnie zbanowany, a ban ten wygaśnie mu w 1984 roku, a konkretnie 21 marca o 14:45 i 48 sekund. Podejrzewam, że nasz kolega czeka gdzieś w kosmosie zahibernowany jak Kapitan Ameryka i pewnego dnia wróci i zrobi nowego mema o papieżu Janie Pawle V, który za pomocą posoborowych zapałek podpalił Rzym razem z Neronem, by zwalić winę na lechitów strzelających z kałacha do dinozaurów. Cała ta historia jest przyprawiona jeszcze domieszką groteski, ponieważ użytkownik otrzymał bana za porn i obrażanie poza wszelkimi granicami dobrego smaku. Zegnamy! Dostał bana za zamieszczanie pornoli na serwisie i obrażanie poza wszelkimi granicami dobrego smaku. Czyli pornole usunęli, a obrażanie i fake newsa zostawili. Nie wiem jak was, ale mnie trochę dziwi to, że niektórzy ludzie traktują tego typu memy jako jedyne i arbitralne źródło wiedzy o kościele. Moi drodzy, pozwolicie, że w tym momencie przerwę tą ucztę i zaproszę was do obejrzenia innych filmów, które dla was nakręciłem. Czołem!